Kochanie, wyjdziesz dla mnie na teren kasyna Tigerów i coś stamtąd wyniesiesz. Na pewno dasz sobie radę. Więcej informacji masz w załączniku. Poczytaj sobie. Wolnego za wejście się płaci. No. Zabijecie wszystkich! Jak idzie? Kasa spływa?
O. Patrz przed siebie. Musi tu być! Dostałam informację, że drzazga Vortex już do mnie jedzie. Dobrze, nie zawiodłeś mnie. Umiem to wynagrodzić. Kontrakt zamknięty. Robię przelew. Romantyzm umiera w Night City. Mężowie zdradzają żony, żony mężów, ludzie się rozwodzą, a potem brzydko o sobie mówią. Dasz wiarę? Też trudno mi się z tym pogodzić. Ale nie smuć się, Vi. Dziś daję ci szansę pomóc takiemu jednemu rozwodnikowi. Na nasze wsparcie czeka pan Gutierrez. Co prawda nie uratujemy jego małżeństwa, ale może chociaż odzyskamy kwity, które zabrała mu była żona. Załączam szczegóły. Aj, kurwa. Tysięcy miesięcznie. Widziałam, jakie przelewy dostaję. Ile? Jesteś pewna? 10 000 wydałam na Netrunnera. Pewna jak to, że nic nie osiągniesz, dopóki ta suka żyje. Dieta i ćwiczenia to podstawa. A od czego zaczynasz dzień? Od maseczki z lodem i nanomaści. Potem od razu brzuszki, tabletki dopaminowe i 3 łyżki miodu. Miodu? Co ty gadasz? Od 5 lat miodu nie widziałem. Jak się wie, komu i ile zapłacić, to ci nawet pszczółki zabzyczą. Bez inwestycji w siebie nic nie osiągniesz.
Dyskretnie i z klasą. Czego nie można powiedzieć o rozwodzie pana Gutierreza. Doskonała robota, Vi. Zamykam kontrakt. Wydajesz się zagubiony. Za dużo czynników chaosu. Ogarnia cię niezadowolenie. To znowu ty. Jak ci się podobała pierwsza medytacja? Gdzie wtedy zniknąłaś? Ktoś inny mnie potrzebował. Poczułem się lepiej. Praktyka kontemplacji musi być regularna, aby przynosić efekty. Jedna kropla deszczu nikogo nie napoi. Chcesz spróbować jeszcze raz? Ile kosztuje kolejny braindance? Ile uważasz? Okej. Dobrze. Będę czuwać nad tobą w trakcie medytacji. Żywiole wody. Jesteśmy w lesie. Przed nami wodospad. Duchu wody, pozdrawiam cię. W 80% jestem stworzony z ciebie. O, jaka w tobie tajemnica, duchu wody. Raz jesteś wodą, raz jesteś lodem, raz jesteś śniegiem, raz jesteś parą, raz jesteś mgłą. Raz jesteś leczniczą wodą. Raz jesteś wodą zabijającą. Zmyj moje choroby. Ból. Brud ciała i duszy. Brudne energie. Brudnych ludzi. Brudne.
brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi młodość, mądrość, wiedzę, zdrowie, siłę, radość, szczęście i mocny wewnętrzny spokój. Wciągamy ducha wody w siebie. Duch wody i my to jedno ciało. My jesteśmy wodą. To my spływamy poprzez kaskady wodospadów. Dziękuję, duchu wody. Sercem i duszą dziękuję. Nie ma życia bez ciebie, jak i bez innych żywiołów. Jakie w tobie ukryte piękno, jak i we wszystkich żywiołach. Znowu to samo. Kontury twojej świadomości są już wyraźniejsze. Ten supeł w twoim umyśle zaczyna się rozplątywać. Jesteś zanurzony w tu i teraz. Chyba zaczynam łapać, o co w tym chodzi. Wewnętrzna harmonia jest jak powrót do domu. Nie trzymaj się kurczowo swoich myśli, tylko pozwalaj im swobodnie przepływać. Czy żaba zaciska pięści, kiedy płynie? I czy można klasnąć jedną ręką? To zależy, czy ktoś klaszcze razem z tobą. Chcę spróbować kolejnej medytacji. Ile tym razem chcesz zapłacić? Tyle będzie okej? Tak. Możesz zaczynać. Będę cię prowadzić. Jesteśmy w lesie. Widzimy, jak promienie słoneczne, przebijając się przez korony drzew, wpadają w płomienie ognia i przenikają się z nimi. Pozdrawiam cię, duchu ognia, duchu słońca. Jakie w tobie tajne piękno. Nie ma życia bez ciebie. Ja to ty. Ty to ja. Ja jestem stworzony z was i do was powrócę. Duchu słońca, ognia, spal brud ciała i duszy, brudną energię brudnych ludzi, brudnych światów, brudnych wymiarów. Oczyść każdą moją komórkę. Daj energię życia, zdrowia, młodość, mądrość, wiedzę, siłę, radość i szczęście. Daj mocny wewnętrzny spokój, aby nikt nie mógł naruszyć mojego wewnętrznego spokoju. Lekko przymkniętymi oczami wciągamy energię słońca. Przez oczy energia ognia. Energia słońca dociera do głowy. Przechodzi kolejno przez wszystkie narządy, aż do stóp.
całe ciało. Wszystkie komórki są wypełnione energią Słońca. Także ciało eteryczne i ciała subtelne. I z wnętrza naszego idzie światło. My jesteśmy Słońcem. Dziękuję, Duchu Słońca, żywiole ognia, od serca i duszy. Dziękuję. No tak, nie ma go. Na całym świecie nie ma człowieka, który tak by na ciebie czekał, jak ja. Zaczynam się przyzwyczajać do tych spotkań. Wyczuwam, że masz wiele pytań. Odpowiem na jedno. Wiesz, co się ze mną dzieje? Umierasz. Masz w sobie dwie dusze. Jedna chce walczyć, druga się boi. Okej. A która jest moja? Obie. Jesteś gotowy na ostatnią praktykę medytacji? Ostatnią? Tak. Brain dance kosztuje tyle, ile uważasz. Tyle. Będzie okej? Będę nad tobą czuwał podczas medytacji. To medytacja o żywiole powietrza. Jesteśmy w górach. Idziemy w kierunku szczytu. Przeciskamy się między skałami. Na dużym kamieniu siedzi orzeł. Duch powietrza omywa każdą komórkę orła. Pozdrawiam cię, duchu powietrza. Wietrze, my z tobą jesteśmy jednej krwi. Ja i ty. Ty jesteś we mnie. Ja jestem w tobie. Nie ma życia bez ciebie. Tak bardzo ty jesteś ważny, cenny. O wielki duchu powietrza, proszę, oczyść ciało moje, duszę od bólu, chorób, brudu. Brudnej energii, brudnych ludzi, brudnych wymiarów, brudnych światów. Daj mi energię życia, zdrowie, młodość, mądrość, wiedzę, siłę, radość, szczęście. Mocny wewnętrzny spokój. Jestem orłem. Wiatr kołysze moimi skrzydłami. Wiatr między moimi piórami. Wiatr w każdej komórce, w każdym atomie i między atomami i molekułami. Wiatr oczyszcza ciało, duszę, subtelne ciała. Zataczając koła,
Wznosimy się. Czujemy lekkość, czystość, radość. Ciało jest pełne szczęścia, spokoju i harmonii. Dziękuję ci, duchu powietrza. Od serca i duszy dziękuję. Zniknął, ale coś zostawił. Kurwa, czuję się jak gówno. Widzisz to? Był tu ktoś w rodzaju mistrza Zen, a potem zniknął. Nie wiem, o czym mówisz. Uczył mnie medytacji, ale było w tym coś dziwnego. Nie moje klimaty. Pogadaj z Misty, jeśli cię to męczy. Racja. Spotkałaś kiedyś na mieście mistrza Zen? Nie, ale słyszałam o nim. Dał ci medytacyjne brain dance'y? Aha, a potem zniknął. Znalazłem tylko jego ubranie. I to cię niepokoi? Rozmawiał ze mną tak, jakby wiedział o Johnnym. Nie powiedział niczego wprost, ale... Może po prostu ty sam odniosłeś jego nauki do swojego życia. Może. W każdym razie, jeśli się jeszcze spotkacie, przyślij go do mnie. Też chcesz pomedytować? Nie, postawić mu tarota. Postawisz dla mnie tarota? Pewnie. Pustelnik. W samotności odkrywa prawdę o sobie i świecie. Czerpie z niej siłę, rozświetlając mrok lampą. To możesz być ty, ale też ktoś, kto jest ci życzliwy. Ale uważaj. W ciemności stoi odwrócony arcykapłan, a razem z nim kryzys, upadek autorytetów, bunt i fanatyzm. To groźni przeciwnicy. Odwrócony diabeł. Znajdziesz się pod wpływem potężnych osób o niejasnych motywacjach. Uważaj. Wieża. Ty i wszyscy w twoim otoczeniu doświadczą wstrząsu. Gdy wieża upada, już nic nie będzie takie samo. Już nic. Dzięki za ostrzeżenie, Misty. Będę uważać. Cieszę się, że rozumiesz.